To nie poczta, tylko market budowlany. Szykują protest, zakaz handlu w niedzielę to fikcja. Pracownicy marketów wyjdą na ulicę. Kolejne sklepy wielkopowierzchniowe otwierają się w niedzielę jako placówki pocztowe. Gotowa jest ustawa, która ma zamknąć tę furtkę. Ale w ukrócenie procederu nie wierzy nikt. Jeszcze długo będziemy się bawić w prawną ciuciu babkę, mówi Małgorzata Marczulewska, prezes Stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom. A do tego czasu pracowników w otwartych w niedzielę sklepów czeka Gehenna, dodaje Alfred Bujaras Solidarności, zapowiadając na 4 listopada wielki protest pracowników marketów. Nie ma dnia, by na dla Stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom nie spływały skargi niezadowolonych pracowników. Od trzech miesięcy przeważająca większość zgłoszeń nie ma wspólnym mianownik, markety otwarte pod pozorem świadczenia usług pocztowych. Zakaz handlu w niedzielę to fikcja na przestrzeni ostatniego miesiąca czy dwóch, takich spraw wpłynęło już do nas kilkaset i nie wydaje nam się, żeby była to ostateczna liczba, przyznaje Małgorzata Marczulewska, prezes Stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom. Te sieci idą na żywca, dla nich nie ma żadnych świętości. Bycie placówką pocztową w sklepie dyskontowym, w hipermarkecie czy w sklepie spożywczo-monopolowym to jest kompletna kpina sprawa polskiego mówi Alfred Bujara, szef sekcji krajowej pracowników handlu Solidarności. Praca w niedzielę Pracownicy marketów mają dość. Rzeczywistość pracy w niedzielę miała wyglądać inaczej. Kiedy markety otwierały się jako placówki pocztowe, była mowa, że będzie dobrowolność pracy w niedzielę. Ale szybko się z tego wycofali, bo nie ma chętnych do tej pracy, więc dobrowolności nie ma. Znam kobiety, które poprzyjmowały się do pracy w danym sklepie na innych warunkach i teraz w niedzielę nie mają gdzie zostawić dzieci. Wiele z nich musiało się z tego tytułu pozwalniać, mówi Alfred Bujara, szef sekcji krajowej Pracowników Handlu, Solidarności. Pracownicy Stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom Podkreślają, jeśli przepisy prawa pozwalają na to, że praca w handlu może być wykonywana w niedzielę, to pracownik nie może pracy odmówić. W licznych skargach pracownicy podnoszą najczęściej, że dowiadują się o konieczności przyjścia na niedzielną zmianę w ostatniej chwili. Mieliśmy sygnały, że pracownik o tym, że w niedzielę ma pojawić się w sklepie, dowiadywał się w piątek późnym wieczorem, bądź w sobotę, opowiada Małgorzata Marczulewska. W niedzielę nie ma klientów. Pani Katarzyna od kilku lat pracuje w jednym z wielkopowierzchniowych marketów. Sklep, w którym obsługuje stoisko rybne, otworzył się jako poczta w niedzielę dwa tygodnie temu. Kobieta opowiada interi.pl, że tych, którzy robią zakupy w niedzielę można policzyć na palcach jednej ręki. W pierwszą niedzielę, w którą byliśmy otwarci, na porannej zmianie obsłużyłam na stoisku z rybami jedną osobę. Przez 8 godzin w sumie przyszło trzech klientów. Łączny obrót wyniósł 47 zł. Myślę, że prąd, który tego dnia zużył sklep, kosztował więcej niż wyniósł na szutarg, opowiada pracownica. Wielu polskich pracodawców zamyka się w niedzielę, bo mówi, że koszty, które ponoszą, nie pokrywają im zysku. Ale u nas okazuje się, że zachodnie sieci chcą wprowadzić jakąś nową kulturę i pokazać, że pracownicy jak tania siła robocza, jak niewolnicy, będą pracować od niedzieli do niedzieli, za wszelką cenę, nawet wbrew ekonomii, nie mając nic do gadania. Taka jest smutna prawda, mówi Alfred Bujara z Handlowej Solidarności. Z drugiej strony może to i dobrze, że na razie klientów jest tak mało, bo niedzielny skład pracowników jest bardziej niż okrojony. Normalnie na każdym dziale są po dwie, trzy osoby. W niedzielę rano na każdym stoisku jest tylko jedna, a po południu jeden pracownik obsługuje dwa działy, opowiada pani Katarzyna. Marczulewska przyznaje, że niedobory kadrowe są częstym motywem skarg. Nie ma rąk do pracy, więc pracownicy są do niej zmuszani. Wysyp takich pism nastąpił latem. Nic w tym dziwnego, bo nie ma szans, by w kurorcie nadmorskim czy górskim dwie osoby dobrze obsłużyły klientów, rozpakowały towar i zadbały o porządek, podkreśla Małgorzata Marczulewska. A do tego dochodziły roszady. Pracownicy z mniejszych miejscowości na siłę włożeni byli do pracy do innych sklepów danej sieci, Często daleko od swojego miejsca zamieszkania, dodaje prezes stowarzyszenia stopnie uczciwym pracodawcom. Cud nad Wisłą, czyli jak markety budowlane, stały się placówkami pocztowymi, uchwalona w 2018 roku ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta od początku przewidywała ponad 30 wyłączeń, na mocy których dane placówki mogły pracować 7 dni w tygodniu. Zamysł był taki, że to wyłączenie w ustawie miało pozwolić na pracę dyżurującym punktom poczty polskiej, a stało się wyjściem awaryjnym dla sieci handlowych, które szybko znalazły w nim szanse dla siebie. I jak grzyby po deszczu zaczęły podpisywać umowy i świadczyć usługi pocztowe a co za tym idzie legalnie funkcjonować także w niedzielę opowiada Małgorzata Marczulewska. Szczerze nas w ogóle nie zdziwiło otwieranie tych sklepów, bo kreatywność pracodawców już nieraz pokazała, że nie zna granic, dodaje prezes stowarzyszenia stopnie uczciwym pracodawcom. Jako pierwsze na szeroką skalę placówkami pocztowymi stały się żabki, które jeszcze przed wejściem w życie ograniczenia handlu w niedzielę rozpoczęły współpracę z firmami kurierskimi. Szybko okazało się, że biznesowo był to strzał w dziesiątkę. Kiedy w życie weszła ustawa o zakazie handlu w niedzielę sklepy tej sieci, poza małymi osiedlowymi sklepami prowadzonymi przez właścicieli czy ich bliskich, stały się jedynymi czynnymi 7 dni w tygodniu. W 2021 roku do żabek dołączyły dyskonty. Nie trzeba było długo czekać, by kolejne sieci podchwyciły pomysł. Peleton chętnych do wykorzystania triku na placówkę pocztową zemeka Kastorama, która otworzyła swe podwoje w ubiegłą niedzielę. Na 90 placówek tego marketu budowlanego czynnych było wtedy aż 73. Wśród pracowników marketów od pewnego czasu krąży dowcip, jaka placówka świadcząca usługi pocztowe, jako jedyna, nie jest czynna w niedzielę. Poczta. Chyba wszystko, co tylko mogło się już w ramach tej furtki otworzyć, już się otworzyło. Żartują pracownicy jednej z sieci. Anonimowo, bo żaden z nich nie chce stracić pracy. Zaostrzą zakaz handlu w niedzielę, czyli badna kreatywnych pracodawców, kiedy już wszyscy zrozumieli, że ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę stała się fikcją posłowie, zabrali się za uszczelnianie przepisów. W ubiegły wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zaostrzającą zakaz handlu w niedzielę. Po zmianach 7 dnia tygodnia działać będą mogły tylko placówki, w których ponad 40% działalności stanowi biznes pocztowy. Nie ma opcji, że takie sklepy jak nasz market wykażą że 40% ich obrotu to usługi pocztowe, bo jak do tej pory u nas po dwóch otwartych niedzielach nie pojawiła się ani jedna paczka. Nikt niczego nie nadał ani nie odebrał, opowiada pani Katarzyna, pracownica marketu. Uszczelnienie wejdzie w życie 1 lutego 2022 rok. Do tego czasu każda spożywcza czy budowlana placówka pocztowa może funkcjonować bez przeszkód w każdą niedzielę. My od ponad dwa lat wnioskowaliśmy o ustawę nowelizującą ograniczenie handlu w niedzielę, więc cieszymy się z niej, ale to wacatio legis jest za długie. Przez nadchodzące trzy miesiące polscy pracownicy międzynarodowych sieci i marketów przeżyją gehennę, mówił Alfred Bujara. Szef Solidarności zwraca uwagę, że międzynarodowe sieci marketów zamiast przestraszyć się nowelizacji, intensyfikują niedzielne działania handlowe. Powód jest prosty. Przed nami okres świąteczny, czas niw dla wszystkich sklepów. W kieszeniach Polaków jest trochę wolnej gotówki, emeryci dostają czternastki. Sieci najwyraźniej liczą, że zgarną większość tych pieniędzy, a otwierając się w niedzielę zwiększają swoje szanse. Konsekwencją tego będzie jednak zagłada całej masy mniejszych polskich sklepów rodzinnych, prowadzących od wielu miesięcy nierówną walkę z otwartymi w niedzielę z rzekomymi placówkami pocztowymi, no i wyzysk pracowników, którzy już ledwie funkcjonują, tłumaczy Alfred Bujara. Protest 4 listopada. Pracownicy wyjdą na ulicę Bujara, zwraca uwagę na kierunek w jakim idą zmiany. W pandemii wydłużono czas pracy sklepów i on pozostał. W to miejsce nie zatrudniono nowych pracowników, bo wszystko się odbywa przy mniejszym składzie osobowym, więc jest tragedia jeśli chodzi o warunki pracy. Obciążenie pracownika dyskontów i hipermarketów w Polsce jest dwa-trzykrotnie większe niż w sklepach tej samej sieci na zachodzie. Ale jednocześnie nasi pracownicy zarabiają trzy krotnie mniej niż ich koledzy z zagranicy, dodaje Alfred Bujara. Związkowcy nie chcą tego jednak tak zostawić i dlatego 4 listopada organizują na ulicach Warszawy wielki protest przeciwko otwieraniu sklepów w niedzielę, zbyt małej obsadzie kadrowej wielu placówek, fatalnym warunkom pracy i niskim pensjom. Na zachodzie ustawy też są i to wcale nie bardzo precyzyjne. Ale tam zamysłem ustawodawcy jest to, żeby sklepy w niedzielę nie pracowały i te sklepy to szanują, nie szukają jakiś wyrw w ustawach. A u nas jest tak, jakby te sieci chciały pokazać, że to one tu rządzą, kosztem pracownik. A na to się nie zgadzajmy, dlatego wychodzimy na ulicę. Nie będziemy wrognikami zachodu, mówi szef handlowej Solidarności. Zmiana przepisów nie załatwia sprawy jeśli markety nie zdołają wykazać obrotu wpisanego w nowelizację, to od lutego będą musiały się w niedzielę zamknąć albo znaleźć kolejne rozwiązanie, jak obejść te przepisy. A praktyka pokazuje, że raczej pójdą w to drugie, alarmuje Małgorzata Marczulewska, prezes Stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom. Marczulewska zapewnia, że jest jeden sposób, żeby problem raz na zawsze rozwiązać. Zmiana przepisów na takie, które dają możliwość pracy w niedzielę, ale na zasadzie dobrowolności i za wyższą stawkę godzinową niż w tygodniu. Są grupy zawodowe, które chętnie pracowałyby w niedzielę. Na przykład studenci studiów dziennych, którzy od poniedziałku do piątku są zajęci szkołą, a czas na ewentualne dorobienie mają tylko w weekendy. Tyle, że za odpowiednią stawkę, bo jak student ma do wyboru pracę w pubie, a pracę w sklepie, to wiadomo, że wybierze pub, bo tam zarobi więcej choćby z napiwków. Gdyby płaca w sklepie była proporcjonalna do tego jak się płaci w pubach to myślę, że nie byłoby problemu żeby znaleźć osoby chętne do pracy, tłumaczy Małgorzata Marczulewska. Podobnego zdania są pracownicze związki zawodowe, które od lat powtarzają, że wynagrodzenie za pracę w niedzielę powinno wynosić dwukrotność wynagrodzenia za normalne dni pracy i dotyczyć tylko tych, którzy chcą pracować 7 dni w tygodniu. To byłby złoty środek. Ale dopóki go nie znajdziemy, będziemy świadkami wiecznej przepychanki i wyścigu: Kto pierwszy znajdzie kolejną furtkę do obejścia przepisów dodaje Marczulewska. A naszym zdaniem i to nie załatwi sprawy. Robiliśmy badania, w których wyszło, że 98% pracowników nie chce pracować w niedzielę, bez względu na proponowaną stawkę jedyne czego pragną. To godnie zarabiać za wykonywaną w tygodniu ciężką pracę, podsumowuje Alfred Bujara. Autorka Irmina Brachacz